Znajdź wartość x w trójkącie równoramiennym pokazanym na rysunku. Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy potraficie zrobić to samodzielnie. Kluczową sprawą w tym zadaniu jest to, że wysokość tego trójkąta równoramiennego, która z definicji tworzy z jego podstawą kąt prosty to też jest kąt prosty dzieli trójkąt równoramienny na dwa trójkąty prostokątne. Wiemy też, że ten kąt jest równy temu kątowi bo kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym są równe, zatem te dwa kąty również muszą mieć te same miary. Ponieważ obydwa te trójkąty mają wspólny bok, ten, którego długość wynosi 12, i powiedzieliśmy wcześniej, że mają dwa kąty wspólne ten przy podstawie trójkąta równoramiennego i kąt prosty to są to trójkąty przystające. Jeden z boków każdego z tych trójkątów ma długość 13, drugi z boków każdego trójkąta ma długość 12, Trzeci z boków każdego z tych dwóch trójkątów również musi być tej samej długości w każdym z nich. Czyli ten bok i ten bok mają tę samą długość. Ten bok ma długość x przez 2 i ten bok również ma długość x przez 2. Teraz mamy już wszystkie dane, żeby na podstawie twierdzenia Pitagorasa wyznaczyć x. Zaznaczmy trójkąt prostokątny. Wystarczy jeden z tych dwóch. To jest jedna z jego przyprostokątnych x przez 2 do kwadratu dodać kwadrat drugiej przyprostokątnej, czyli 12 do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 13 do kwadratu. Twierdzenie Pitagorasa. Uprośćmy to. x do kwadratu przez 2 do kwadratu to x do kwadratu przez 4 dodać 144. 13 do kwadratu to 169. Możemy odjąć 144 od obydwu stron. Chcemy, żeby po jednej stronie równania zostało tylko x. Po lewej stronie równania mamy x do kwadratu przez 4 równa się 169 minus 144, 60 minus 40 i 9 minus 4 to razem 25 równa się 25. Możemy teraz pomnożyć obydwie strony równania razy 4, żeby po lewej stronie zostało tylko x kwadrat. x kwadrat równa się 25 razy 4 to 100. Gdybyśmy podeszli do sprawy czysto matematycznie, to x może być dodatnie lub ujemne, może równać się plus lub minus 10, ale ponieważ obliczamy długości odcinków, wszystkie te liczby to długości odcinków, to bierzemy pod uwagę tylko wartości dodatnie, bo odcinek nie może mieć ujemnej długości, czyli x równa się dodatni pierwiastek ze 100, równa się plus 10. No i mamy rozwiązanie, wyznaczyliśmy x. Długość podstawy trójkąta równoramiennego wynosi 10. Jej połowa, czyli przyprostokątna każdego z dwóch trójkątów prostokątnych, to 5. I rzeczywiście 5 do kwadratu, czyli 25 plus 144, równa się 169. Proste zadanie oparte na tym, że w trójkącie równoramiennym wysokość dzieli trójkąt na dwa przystające trójkąty prostokątne i jednocześnie dzieli podstawę na połowy, czyli przyprostokątna jednego trójkąta prostokątnego, to połowa długości podstawy trójkąta równoramiennego. Korzystając z tej wiedzy i stwierdzenia Pitagorasa, mogliśmy wyznaczyć x.